Witam, Marek Kluczycki, portal Legion Świętego Ekspedyta. Chciałem się zapytać, czy liczycie na zmianę rządu w tej sytuacji? Postulat Ruchu Narodowego to nie tylko dymisja ministra spraw wewnętrznych, na co nie zdobył się premier Tusk, ale dymisja całego rządu z premierem Tuskiem na czele, a co za tym idzie, przedterminowe wybory. Wydaje się to jedynym racjonalnym rozwiązaniem głębokiego kryzysu państwa, którego interes został narażony na szwank przez funkcjonariuszy publicznych działających wbrew dobru wspólnemu, wbrew interesowi narodowemu, wbrew nawet kanonom dobrego wychowania. Czy pokusiłby się pan o jakieś typy, kto, jaka koalicja, czy które ugrupowanie objęłoby władzę w tej sytuacji, w tym momencie w Polsce? Dzisiaj nie ma w parlamencie szansy na patriotyczną większość rządową, dlatego oczekiwalibyśmy, aby także prawicowa opozycja parlamentarna powtórzyła to hasło, które my dzisiaj jako Ruch Narodowy wypowiadamy, a więc dymisji rządu, ale co za tym idzie, rozwiązania parlamentu. Tylko nowy Sejm i Senat mógłby próbować wyłonić większość działającą w polskim interesie narodowym. To zapytam jeszcze bardzo konkretnie. Czy wolelibyście, żeby PiS rządził niż PO? My nie protestujemy dzisiaj przeciwko opozycji, ale przeciwko rządowi. Opozycję zachęcalibyśmy do bardziej aktywnego zajmowania stanowiska i przyłączenia się do manifestacji Ruchu Narodowego, ale nasz gniew kieruje się jednoznacznie ku pałacowi władzy przeżartemu trądem. Naszymi przeciwnikami są Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz, Sławomir Nowak czy Marek Belka. Jeszcze jedno pytanie. Jeden z naszych czytelników uporczywie dopomina się o wiedzę na temat, jakie ugrupowania weszły w skład Ruchu Narodowego i twierdzi, że nie może się nijak tego dowiedzieć. I faktycznie muszę przyznać, że wasza strona, ta oficjalna Komitetu Wyborczego, no jest że tak powiem, mało treściwa, jeśli chodzi o tego typu informacje. Dokąd by pan nas odesłał po taką wiedzę? Specyfika Ruchu Narodowego polega na tym, że jest społeczną, oddolną konfederacją środowisk ogólnokrajowych i regionalnych działających na rzecz tożsamości narodowej i suwerenności państwa. Stąd formalnych struktur Ruchu Narodowego jako takiego nie ma. My jesteśmy dynamiczną i elastyczną konfederacją składającą się na przykład z Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, ale także kilkudziesięciu innych organizacji zarejestrowanych jako stowarzyszenia czy fundacje, albo działających na zasadzie spontanicznych obywatelskich poruszeń. Jedyna formuła, którą zalegalizowaliśmy, zinstytucjonalizowaliśmy, to Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy, który brał udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale już jesteśmy po tych wyborach. W tej chwili rozważamy, czy Ruch Narodowy powinien tworzyć partię polityczną o tej samej nazwie i te decyzje zostaną podjęte wkrótce, a wtedy, gdyby decyzja była na tak, struktury, formuła organizacyjna, członkostwo będzie zupełnie jasne dla wszystkich. Ale jednak istnieje lista, prawda, sygnatariuszy deklaracji Ruchu Narodowego. Ona jest dość określona, jest formalnym dokumentem. Wydaje się, że taka strona byłaby bardzo pożądana, która po prostu sprawiłaby, że Ruch Narodowy stałby się trochę bardziej przejrzysty dla osób sceptycznych. Przyjmuję tę sugestię, ale proszę mi wierzyć, że działamy w trudnych warunkach. Nie jesteśmy jak partie parlamentarne finansowani dziesiątkami milionów złotych z budżetu, nie jesteśmy finansowani z zagranicy, nie jesteśmy finansowani nielegalnymi pieniędzmi spod stołu. To jest konfederacja ludzi wolnych, którzy poświęcają swój osobisty czas i swoje prywatne pieniądze, aby próbować definiować polski interes narodowy i działać w tym zakresie. Wszystko przyjdzie z czasem. Dziękuję serdecznie. Powodzenia. Szczęść Boże.